Cześć, cześć, moje kochane siarki, witam was serdecznie w kolejnym, to chyba 51. odcinek z Eurotrack Simulatora 2. Nagrywam na zapas, żeby było więcej, żeby było milej. Zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze w tygodniu, to raczej nie, ale chyba w sobotę albo w niedzielę mogę mieć też czas na nagrywki kilku odcinków, aczkolwiek powiem wam, że to zajmuje trochę czasu i to nie jest wcale takie proste, łatwe, miłe, jakby się chciało. No przyjemne oczywiście jest, ale zajmuje troszkę czasu, ale to chyba tak już chyba teraz będzie. Słuchajcie, co mogę przewieźć? Bo nie chcę robić długich tras, bo też nie mam jakoś mega dużo czasu. Ale taka amunicja z podwójną, patrzcie, cztery rzeczy. Podwójny ładunek, delikatny ładunek, amunicja. Zysk mały, co prawda, ale kurczę. Lepsza byłaby ta ciężarówka. Fajne ładunki są w tym Hamburgu. Znaczy w Duisburgu, przepraszam. Jeszcze nie wiem, co wziąć. Taka najdłuższa. To jest najdłuższa. I 500 km ma. 25 minut. No, możemy, robimy to. Zawieźmy, słuchajcie, neony, ale to są bardzo fajne ładunki. Neony będą spoko. Oczywiście będę jechał z moją standardową prędkością, bardzo wolną. I powinno się to świetnie udać. Wasze zdrowie. Chciałem powiedzieć gorzej, że idzie noc, ale w sumie to noc już się skończyła, jest ranek, więc fajnie. Tylko nie wiem, czy raczej nie dojadę przed kredytem. Ale już jest spłaciłem tego kredytu i czuję się taki spełniony, jest naprawdę w porządku. Szczególnie o, że Iwona postanowiła dla mnie zarobić coś. To także jest wielkim, ale to wielkim plusem. Tak mówiłem wam, może jeszcze 2-3-4 odcinki i spłacę te kredyty. I w teorii byłoby to prawdziwe, gdybym brał długie trasy. Takie, wiecie, jakieś fajne, zyskowne za tam 30 tysięcy. To by tak było. Ale akurat chciałem nagrać 2 odcinki. A nie mam zbyt dużo czasu, więc muszę tak naprawdę zrobić takie właśnie trasy po 500 max. Żeby starać się zamykać odcinek w pół godziny. I śmigamy. Ty mi pokazuje 6 godzin. Przerwa na odpoczynek za 7 godzin. Jest w miarę ok. Zatem za 6 godzin będzie 12. Ja chyba o 12 tak. Czyli tak dojadę na spłatę kredytu. Aczkolwiek no też nie, bo wiesz, będę zapindalał jak burę osioł. Jedź prosto. Czekam na tą zmianę światła. A ja zaraz właśnie nagram wam wtedy odcinki i chcę lecieć na siłownię, słuchajcie.
Dobrze, że straż pożarna nie daje mandatów za prędkość. Dopiero by było. To będzie chyba odcinek na 7 września. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Lubię mieć odcinki w zapasie. Wczoraj zrobiliśmy przedostatnią misję w GTA cebulowym. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda to skończyć, bo w sumie tak wam powiem, że nie mam chyba ochoty na strumyka. Zobaczymy, może nagramy banerolę po prostu na zapas. Benjamin, jak ja cię w tej chwili szanuję. Jak ty mi będziesz tak z Iwon przynosił po 5 koła w każdej, na każdej trasie, to my się polubimy chyba. No a teraz muszę się przyspieszyć. Mam 6 minut, 500 kilometrów niecałe, to tak z 4-5 minut na setkę wychodzi, jak się jedzie tak moim tempem. No tylko to światło takie beznadziejne, słuchajcie. Jest nie widać. Muszę kupić jakieś takie frędzelki, bo są w dodatku, nie? Będzie taka cepelia wtedy. W ciężarówce. Wodna. Chłopaki, ale zwalniać, ja nie chcę. Dzisiaj będzie treningowy. Treningowa środa, czyli dzisiaj barki robimy. Chociaż nie, bo robiłem barki ostatnio, tylko krócej, bo musiałem w domu szybciej, więc dzisiaj robimy nogi, o Boże. Dzisiaj robimy nogi na siłowni, łaki. Tragedia. Autostrada. Oby teraz nic nam nie przeszkadzało. Oglądaliście vloga? Słuchajcie o remoncie. Przyznawać się bez bicia, bo na kanale Markowe Vlogi wjechał vlog właśnie. I co? I ktoś oglądał? Czy tylko ja? Trzeba by tędy przejechać. Było to lekko ryzykowne. Ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział. A u mnie challenge'em jest nagranie 2 odcinków teraz. I zmieszczenie się w godzinę. Ładunek jest raczej lekki, nie? Tylko 9 tam neonów. Tak się dziwię, że ta moja ciężarówka tak się ładnie rozpędziła. I dalej to wiele wyjaśnia. No tak trzeba, takie teraz robimy takie traski jak ta. Więc możecie się spodziewać, że kolejny odcinek też będzie taki krótkawy.
Georgia, no, dla ciebie 2000 to jest też dobry zysk, więc się nie rzucam. Jak my stoimy teraz, jaki mamy kredyt? 14-400, no potrzebuję 57 tysięcy, żeby spłacić kolejny. No, na pewno tak się nie uda, bo przecież no, zarobię ok, bo jak zarobię, będę miał grubo ponad 50, ale jeszcze nam zaraz kredyt zejdzie, więc musimy sobie powoli ciułać te pieniążki. Trochę żałuję tej amunicji, że jej nie wiozę. Amunicję już bym kończył, bo to chyba. To była troszkę za krótka trasa, więc niby fajna, ale musiałbym robić dwie. A w takim układzie no nie wiem, czy bym się wyrobił czasowo. A wydaje mi się, że no, powiedzmy ta godzina na nagrywki to jest w tej chwili maks, bo mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia dzisiaj. A ten BMW zasuwa. Ze 140 jak nic. Wiedziałem, że jestem wariatem, ale. Chociaż w takim BMW to się nie czuję jak do prędkości. Pamiętam, kiedyś znajomy nas przewiózł mesiem ojca. Takim zaworek dublonów. I przy 185 sieczyliśmy, jakbyśmy jechali tak ze stówkę, 120 może nie. W aucie nic nie słychać, żadnego silnika, niczego. Nawet pęd powietrza nie był jakiś ogłuszający. Aczkolwiek za oknami jakoś świat zadziwiająco szybko się zmieniał. Paliwka nie potrzebuje, spanko. 4 godzinki. No, nadrabiamy teraz sporo. Więc jest to plus. Podejrzewam, że jak dobrze pójdzie, to zaczniemy szybko następną trasę i dopiero potem się prześpimy gdzieś tam w drodze. Jest pięknie, bo nie ma policji. Policji nie ma. Policajnie nie stoi gdzieś tutaj. Kurde, zagapiłem się. Ta pierwszy ładunek chociaż cały. No już te 3% uszkodzeń zrobiłem. Dzisiaj cały ja. 7000. A zobaczcie, już poniżej 200 km, czyli tak naprawdę do 20 podejdziemy. Nawet trochę za szybko, ale nie będę zwalniał. Bierzemy to, co nam daje los, słuchajcie. A jak się szybko uwinę z nagrywaniem, to jeszcze zdążę polakierować przykrywkę trzeci raz. Dla każdego coś miłego. Okaże się, że u nas nie ma wody teraz.
jakieś tam remonty są, renowacje i tego typu rzeczy. Też mam rozpuszczalnik, tylko gorzej, że będę śmierdział rozpuszczalnikiem, bo nie mogę potem go zmyć. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. 2000? Kto tak ładnie zarobił? Katarina! Dzięki, Katarina! Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Dobra. Jest z góreczki, więc śmigamy. Dobrze. Nawet chyba nie, no. Myślałem, że się nie rozpędzimy do metra, ale rozpędzimy się spokojnie. Już ładna prędkość jest 133 na godzinę. No i kurde, muszę poboczyć jak zwykle. Jakiej kolizji? Nikomu nic się nie stało. Jakbym przy prędkości 140 spowodował kolizję, to byście nie mieli co zbierać. Oszukiści. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Już tam gdzieś na horyzoncie było widać, a już widać punkt odbioru towaru, który mam, czyli tak zwany punkt dostawy. Zobaczymy, jak to będzie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Policja teraz zwolnie. Dla odmiany. Gdzie co? Bo nie mam chyba zdjątek do miniaturek. To nie robiłem na zapas. Przyda się jedna, nie? Co to był za popis umiejętności?
Dobra, wjeżdżamy, dojeżdżamy. I myślę, że byłoby idealnie wziąć nawet stąd jakąś kolejną traskę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jeszcze mam prawie 3 godziny, to mogę jeszcze ładną traskę zrobić. Skręć w lewo. Jesteś u celu. Będzie długa trasa, majątku nie zarobię, ale kwota przyzwoita starczy na kredyt. I nawet trochę zostanie. Ładunek zdajemy. Kochani, pięknie wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcineczku. Hej, hej!